się nie przecisnę. Może jest inne wejście. Zamknięte. Mam klucz. Proszę. Ojciec zaczął budować ten dom dla Berniego, ale zabrakło nam pieniędzy. Odtąd budowa stoi. Jest świetną kryjówką dla tego, co zniszczyło waszą pasiekę. Wchodzę, a ty lepiej wracaj do domu i zaryguluj drzwi. Nie wiadomo, co stąd wypuszczę. Barciowe widziadło, jasne. Ogar dzikiego gonu. Co cię ty wziął? Co za sm... Jedziemy! Jak poszło? Przegoniłeś widziadło. Wasze barciowe widziadło było ogarem dzikiego gonu. Na wieczny ogień! To dziki gon ma w orszaku nawet ogary? Ze 2 tygodnie temu zbudziłem się w nocy i widziałem, jak orszak gonu mknął po niebie. Ogar musiał się wtedy odłączyć. Nie mógł wrócić, więc zaszył się na opuszczonej budowie. To nie zrekompensuje wam strat, ale przynajmniej ogar nie zniszczy więcej Unii. Dzięki, dzięki, Wiedźminie. Jednak co specjalista, to specjalista. Dość na dziś, chłopcy! Wracamy do domu! Jutro czeka nas ciężki dzień! Trzeba odbudować ule, które zniszczył ogar!
Ciągle łachudra. Robota i robota. Masz u mnie worek pieczaków, za to, żeś nam pomógł.